Jest ciężko, nie ma pieniędzy, nie da się. To słyszymy niestety niemal na każdym kroku, ale mimo wszystko są tacy, którzy dokładnie w takiej sytuacji mówią jednak da się. Fundacji Kamyk z Poznania brakuje pieniędzy na pomoc swoim niepełnosprawnym podopiecznym, ale przecież problem tworzy możliwości. Oto jak to stare powiedzenie wygląda w praktyce. Trafiłam przez przypadek na stronę internetową Kamyka, gdzie Krystian opowiadał, czy opisywał akcję. A ponieważ wcześniej udzielałam już korepetycji, stwierdziłam, że dlaczego nie, dlaczego by tego nie spróbować i w ten sposób pomóc nie tylko osobie, którą uczę, ale również Kamykowi. They must. They mustn't break. No, definitely. Z racji tego, iż piszę teraz egzamin gimnazjalny, to stwierdziłem, że fajnie będzie sobie powtórzyć trochę. No bo wiadomo, w szkole to tak w większym gronie to się jednak mniej idzie nauczyć niż tak samemu sobie z panią. Stwierdziłem, że bardzo fajnie, bo ja się mogę czegoś nauczyć. I także te pieniądze, które jak gdyby daję za to, że ktoś mi czegoś nauczy, to pomagają innym osobom, co mi się spodobało. Ta decyzja o tych korepetycjach, to z jednej strony właśnie to, że my wspomagamy Kamyk, a z drugiej strony to tak gdzieś po cichu z myślą o wychowywaniu naszego syna, czyli to, że ma kontakt gdzieś z osobą bardzo wartościową, bo taki wolontariusz, korepetytor, który nie pracuje dla siebie, tylko dla innych, myślę, że jest bardzo taką cenną osobą w procesie wychowania syna. Pomysł korków wziął się stąd, że mnóstwo znajomych moich pytało mnie, w jaki sposób mogą pomóc Kamykowi, a oni nie znają się na tym, na pomaganiu osobom niepełnosprawnym, nie kończyli studiów i jakoś też nie do końca czują te klimaty, ale są inni w innych rzeczach, są znają języki obce, potrafią świetnie mówić właśnie w różnych językach, czy znają się na przedmiotach ścisłych, fizyka, chemia. A kim już mógł przetrzeć? 8 godzina, 35. Czyli on, taki pan mówi słucham, mówi wewnętrznie? Moim korepetytorem jest pan Johan, jest rodowitym Niemcem. Przyjechał do Polski, aby studiować język polski i zaangażował się w akcję na pomoc dzieciom niepełnosprawnym i w ramach tego naucza za darmo języka niemieckiego. Du, hör mal. Hör mal. To jest taki piękny odpowiednik w języku polskim. Ty, słuchaj. Myślę, że każda osoba w tej akcji jest beneficjentem, czyli uczniowie, dlatego że dostają od ekspertów pewnie wiedzę, niepełnosprawni, dlatego że mogą skorzystać z tych pieniędzy, prawda? Albo przynajmniej Kamyk. To jest jasne, prawda? Tak, cieknie. To, co nam się uda zebrać z bezcennych korków, zostaje przeznaczone na materiały dydaktyczne, których używamy w Kamyku. Czy to są materiały plastyczne, czy materiały, których używamy podczas zajęć kuchennych. Na takie podstawowe rzeczy, które my potrzebujemy w Kamyku, żeby móc pracować z podopiecznymi, na to właśnie są przekazywane środki z bezcennych korków. Akcja Bezcenne Korki okazuje się strzałem w dziesiątkę, proszę Państwa, i cieszy się wielką popularnością. Dowód? A bardzo proszę. Korepetycji udziela już 40 wolontariuszy i uwaga, kolejnych 40 czeka na uczniów. A zatem można? Z trudem, ale można.